problem polega na tym w Polsce, że w dalszym ciągu za mało jest badań prowadzonych na temat młodych ludzi. Badań kompleksowych, interdyscyplinarnych, wieloaspektowych, które by dostarczyły wiedzy na temat nie tylko różnych grup wiekowych, ale także zachowań wynikających z usytuowania młodych w świecie społecznym, ale także powiązanych z ich umiejętnościami społecznymi, emocjonalnymi, poznawczymi. Będziemy aplikować o granty zewnętrzne, aby móc prowadzić badania w kilku obszarach. Jednym z obszarów są przejścia, są to tak zwane tranzycje. Będziemy się tutaj skupiać głównie na przejściach z edukacji na rynek pracy, na inicjacji zawodowej. Drugim takim obszarem będą kompetencje obywatelskie i społeczności lokalne, w których młodzi ludzie funkcjonują. Chodzi tutaj o to, żeby przyjrzeć się, jak młodzi ludzie żyją, jakie znaczenie mają społeczności lokalne, na ile angażują się w działania kolektywne na rzecz społeczności lokalnej, bądź też w jakich modelach funkcjonują, jeżeli chodzi o powiązania z rodzicami. Trzecim obszarem tematycznym będzie to obszar kompetencji społecznych i dobrostanu młodych ludzi. Tutaj chcielibyśmy się właśnie zajmować kompetencjami emocjonalnymi, ale także wszelkimi uzależnieniami w zakresie dopalaczy i tutaj już duży projekt badawczy został zrealizowany. Kolejnym tematem będzie temat cyfrowych rodziców i cyfrowych dzieci. Chodzi tutaj o tak zwane cyfrowe rodzicielstwo, jak świat nowych mediów pomaga, a może przeszkadza w sprawowaniu opieki i funkcji rodzicielskiej. Kolejnym obszarem będą zachowania polityczne młodych ludzi. Ostatnie wybory prezydenckie pokazały duży rozdźwięk pokoleń, właściwie w grupach wiekowych, które jeszcze pokoleniem nie są, bo okazuje się, że 5-letnie kohorty wiekowe powodują duże zróżnicowanie zachowań politycznych i podejścia w ogóle do obowiązków obywatelskich, obowiązków w społeczeństwie demokratycznym. Tym wszystkim chcielibyśmy się zająć, bo to się dzieje na naszych oczach. Jakby życiorysy młodych ludzi dzieją się na naszych oczach. Pośrednio młodzi ludzie te swoje życiorysy współtworzą, a pośrednio poddają się uwarunkowaniu. Chcielibyśmy się zastanowić, ile w tych młodych ludziach jest brania własnego życia zawodowego, prywatnego we własne ręce, a ile jest poddawanie się uwarunkowaniom zewnętrznym. Będziemy powoływać tak zwane doradcze rady młodych do każdego projektu badawczego czy do każdego programu szkoleniowego, aby wszelkie aktywności, badania czy działania o młodych ludziach nie odbywały się bez nich.